Nazwisko, imię, data urodzenia. Antonina Dziwisz, urodzona 1 kwietnia 1926 jak było z Olchą. Roku. Córka Stanisława. Jak było z Olchą, sieć prosto. Mówiłam już. Mało. Kiedy nic więcej nie wiesz. Mów wszystko z detalami, wrócisz do celi. Był upał, nasz zespół występował prosto, głowa w jednostce wojskowej. Było gorąco, byliśmy zakwaterowani w namiotach. Było mi gorąco, więc wyszłam, żeby i zobaczyłam nagle ognik papierosa przed podeszą, żeby sobie przypalić papierosa i to był Kazimierz Olcha i powiedział, żebyśmy się wykąpali, bo było gorąco, nie mieliśmy kostiumu, więc wykąpaliśmy się nago, ale było zupełnie ciemno. Potem nagle znaleźliśmy się w ciężarówce. Kiedyś mówiłaś, że to było na trawie. I potem nasze kostiumy, nasze rzeczy... Na trawie czy w samochodzie? Nie, mówię, że było w samochodzie. Więc mówię... tak czy inaczej, raz mówisz tak, raz tak. Mówię... Zakochałaś się w nim? Nie. Kiedy zdecydowałaś się na stosunek? W samochodzie czy przedtem? Dlaczego pan bebrze się w moich prywatnych sprawach? Brakowało ci tych rzeczy, czy twój mąż jest do niczego w łóżku? Niech pan zostawi mojego męża! Więc po co? Dla pieniędzy? Olcha płacił ci dolarami? Nie! Skąd Olcha miał dolary? Znaleźliśmy mu w ciebie dolary! Nie wiem! Sieć prosto, głowa do góry! Za co Olcha płacił ci dolarami? Za miłość czy za coś innego? Ja jestem niewinna! Dlaczego ja nie mogę dostać kartki? Dlaczego nie mogę dostać ołówka? Ja chcę napisać list do mojego męża! Dlaczego ja nie dostaję paczek i listów od mojego męża? Pociszę.
Mówiłem, że to nie są metody. Jakieś idiotyczne śniadania, jakiś teatr. Co to jest? Burdel czy ślepki?